był świadkiem na jego terenie. Miało miejsce wiele ważnych wydarzeń w różnych obszarach naszego życia publicznego, w tym również w tym obszarze bezpieczeństwa. Kilkanaście lat temu byliśmy gospodarzami obchodów święta Policji Garnizonu Stołecznego. Historia lubi się powtarzać. W tym roku również dostąpiliśmy tego zaszczytu, za co bardzo gorąco i serdecznie dziękuję panie generale, panu komendantowi stołecznemu policji. Wówczas policjanci Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim otrzymali sztandar. To odnotowujemy jako bardzo ważne wydarzenie. Podobnie będzie również wydarzeniami dnia dzisiejszego, z tym świętem, 104. rocznicą powołania policji, ze świętem policjantek, policjantów, pracowników cywilnych garnizonu stołecznego, bo w dniu dzisiejszym mińscy policjanci otrzymują piękny prezent, nową siedzibę. Jestem głęboko przekonany, że to jeszcze bardziej zmobilizuje naszych policjantów i swoją służbą przyczynią się do tego, aby poczucie bezpieczeństwa było jeszcze większe niż te liczby, o których dzisiaj tu słyszeliśmy. Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, aby wszystkim paniom policjantkom, wszystkim panom policjantom, pracownikom cywilnym, całego garnizonu stołecznego, Komendzie Garnizonu Stołecznego, Komendzie Głównej, przekazać słowa najwyższego uznania i szacunku. To państwa służba. To państwa przygotowanie do jej pełnienia. Państwa profesjonalizm. Państwa zaangażowanie przyczyniają się do tego, że mieszkańcy naszych miejscowości, naszych powiatów, naszych miast i gmin, naszych wiosek czują się bezpiecznie. Bardzo gorąco i serdecznie państwu za to dziękuję. Dziękuję za każdą chwilę, którą poza służbą również poświęcacie właśnie bezpieczeństwu. Proszę państwa, bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Stąd też pozwolę sobie podziękować wszystkim państwu, ale również państwu samorządowcom, wszystkim instytucjom, które współpracują z policją, współpracują z samorządami, aby właśnie to poczucie bezpieczeństwa, aby nasze bezpieczeństwo było coraz wyższe. Pięknie za to wszystko dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i odznaczonym. I proszę państwa, tradycją w powiecie mińskim, już będę kończył, bo chyba dostaję sygnał, żeby za długo nie przemawiać, ale dopełnię jeszcze pewnego przyjemnego obowiązku. W powiecie mińskim tradycją jest, że w kolejnych latach Rada Powiatu Mińskiego na wniosek zarządu Powiatu Mińskiego przyznaje policjantom nagrody. I pozwólcie, drodzy państwo, że wspólnie z panem wicestarostą dokonamy teraz wręczenia tych nagród panu komendantowi Sławomirowi Rogowskiemu i jego zastępcom. Jeśli pan komendant główny pozwoli, to zaprosimy panów komendantów i wręczymy im to, dobrze?